Witanko, właśnie udeptuję magnetofon i kasetę z Chin, bo mi dopiero przyszły, ale takie pozaginane, także muszę je trochę podeptać, żeby rozprostować, ale zobaczcie, jak to wygląda. Magnetofon jakiś taki, kurczę, trochę jajowaty. Kaseta przynajmniej ma normalne kształty, ale na razie dałem to tutaj w przejście, bo tu mam takie brzydkie łączenia. A tutaj w przedpokoju już sobie podłogę jako tako zrobiłem. Zabrakło mi trochę tej wykładziny, bo tylko kawałek miałem, a tam gdzie zabrakło, dałem starą. Taki czystszy kawałek wycięłem z tego, co tu było kiedyś, bo to było takie obrzydliwe. No a teraz jest taka nowa, nowy taki no, gumolit, gumoleum. W przedpokoju tyle tylko, bo jak wiadomo, w pokoju jest dywan. Na razie wszędzie jest bałagan. No, kasetę, magnetofon już widzieliście. To się rozprostuje z czasem. Wszędzie mam straszny bajzel, ale pokażę wam, jak już sobie meble poustawiałem. No, nie każdemu się spodoba, bo jest trochę bez sensu, ale inaczej się nie da. A no, ten telewizor to chcę mieć tak. Jak stoi, jeszcze chcę tu kolumny odbiorki gdzieś po bokach wpychać. Na razie kupa łachów próbuję jakoś to po szafach powpychać, także burdel tu jest niemiłosierny, ale zobaczcie. No tam szafka akurat zakopana jest pod łachami, ale tam jest szafka, na której już stoi magnetowid. O, Xbox 360, tutaj Xbox One, tam PS5 to już pokazywałem, jeszcze PSX-a muszę wyjąć z szafki, tam gdzieś położyć i podłączyć pod ten mały telewizorek. Tam za telewizorek na tą półkę to pójdzie drukarka chyba. Albo może tam schowam jakiegoś nieużywanego sprzęta. A nad telewizorkiem będzie jeden większy sprzęt, drugi większy sprzęt, trzeci większy sprzęt. Podejrzewam, że, znaczy no tak sobie zaplanowałem, że na samą górę to chyba A2 położę. Kolumny będą musiały być jakoś tak pod kątem, bo porozstawiane to chcę mieć tutaj koło telewizora odbiorki i gdzieś tutaj zamiast tych gier, te gierki schowam do szafki najwyżej i tutaj gdzieś diorkę położę, ale bez magnetofonu, bo on i tak już się zepsuł, tam tylko korektor i wzmacniacz działa, amplituner znaczy, także można auxem podłączyć pod telewizor, że włączę panoramkę, bo tutaj ciasno i tutaj gdzie gry wsadzę diorkę, kolumny po bokach, tutaj koło klimatyzatora jedna, drugą tam też wcisnę, tylko na razie tu jest góra łachów. No a tutaj druga gablota, następne sprzęty tutaj wejdą. Tutaj wejdzie, no tych dużych to aż tyle nie mam, to postaram się na tamtym segmencie wszystkie większe sprzęty porozstawiać. A tutaj to jest taka większa gablota, bo w garażu mam taką malutką, gdzie mam większość małych sprzętów poukładane, a w tą wielką gablotę to mi wejdzie no z 10 mniejszych sprzętów. Raz, dwa, trzy, cztery półki, jeszcze na górę. Tutaj już senatora przeniosłem, bo w kuchni już małe zakupki zrobiłem, takie do mieszkania też się trochę ciasno zrobiło. Tam jest taka moja skrzynka ozdobna ze skóry krokodyla. Mały senator na razie. Gdzieś tutaj w szafce, jak malowałem, schowałem też Philipsa D8650, o którym zapomniałem. Także też go przeniosę gdzieś tam na szafę. No i tu ta szafa stoi tak bokiem, dziwacznie. Tak jak mówiłem, że albo tu postawię gablotę, albo szafę. Ale gablotę wolę tak wystawowo na sprzęty, a szafa sobie może być tak w przejściu. Przejście jest. Tutaj dostęp do z tyłu do szuflad i szafek też mam, na jakieś tam rzeczy prywatne, także mam taki zakątek, żeby mi tutaj nikt nie właził niepotrzebnie. No i przy okazji zasłania to trochę tego segmentu, jak się tak siądzie na wersalce, to tylko kawałek tego segmentu widać. O, tak to wygląda z perspektywy no oglądającego telewizor czy siedzącego na wersalce, że w większości segmentu nie widać. No i mam nadzieję, że to wystarczy. Ta gablota z
czterema wielkimi półkami i górą. I tamten segment też z czterema półkami, już bez góry. No i jeszcze na szafę będzie można coś poukładać. Tak sobie myślę, że na szafę, szafa jest też szeroka, tam mi mogą wejść wszystkie szarpy, na przykład GXM10, T231, T252, T360 i T370, że tak bokiem je wszystkie poukładam na tą szafę. Do tej gablotki dam część większych sprzętów, które mi nie wejdą tam, bo tam na pewno będzie A2 i Sony CFS88L i no może któryś JVC jeszcze niżej, bo chcę tam jak te największe powpychać, albo coś innego, zobaczę co ja tam jeszcze... A, Kondora tego CR9000, mam, on też jest wielki, to tam spróbuję wcisnąć, tutaj resztę tych większych, a no myślę, że tych większych to na dwóch, trzech półkach, a na jedną powciskam część mniejszych. No a te co się nie pomieszczą, to gdzieś jeszcze tam na segmencie. Także myślę, że jakoś wszystkie tutaj wejdą. No i dobra, to na razie tyle, bo w sumie to miałem pokazać tylko dywaniki. Jeszcze raz zobaczymy. No. Tutaj jeszcze mam oczyszczacz powietrza, tam klimatyzator, a przy piecu oczyszczacz powietrza. Jakby tutaj w razie coś piec świrował, to mogę włączyć oczyszczacz na maksa i on wciąga jak odkurzacz, a górą wypuszcza z taką siłą powietrze, że to też może służyć jako wentylator, ale daję tutaj sobie na minimum jakiś taki tryb, no jakiś taki zwyczajny. No i to na tyle. W przedpokoiku też trochę przemeblowałem, bo tam gdzie mi zabrakło tej nowej okładziny, to przeniosłem ten stołeczek taki, jakieś buty założyć i tam szafeczkę taką zrobiłem niby na buty, ale tam na razie też innymi duperelami zasłonięte. A tutaj jeszcze następny retro element, zobaczcie, wyczyściłem go, on na szafie był, podłączyłem i kurczę, mam telefon stacjonarny, oczywiście to nie działa, ale zostawiłem to jako ozdobę. No i dobra, to na tyle, kończę, zmykam, hejka.